Witamy w trzecim filmie z doktorem Biernatem. Tym razem złapaliśmy trzy fajne pytania. No i bez jakiegoś tam przedłużenia, bo myślę, że już znacie dobrze osobistość, po prostu zaczynamy. Pierwsze pytanie, czy trening brzucha, jeśli chodzi o samą fleksję kręgosłupa, co zaraz wyjaśnimy, jest dobry? Okej. Brzuch powinien być trenowany w każdej pozycji. Większość z nas jedynie popełnia błąd, że trenuje i koncentruje się na treningu brzucha właśnie w pozycji leżąc, czy to będzie crunch, curl, jakkolwiek to nazwiemy, i idzie w kierunku zmięcia, przybliżenia żeber do spojenia łonowego, co powoduje wypłaszczenie lordozy lędźwiowej. Taki jest ruch, no i to bez znaczenia z punktu widzenia biomechaniki. Miednica się ustawia w tylnym pochyleniu i skracamy mięsień kosty brzucha. Właśnie fajnie by było, gdyby chociaż tak robili. Bo jeszcze jest taki problem, że dużo ludzi ćwiczy na zasadzie treningu zginaczy bioder. I zapominają o tym, że żebra muszą się zbliżyć do miednicy. To w ogóle nie ma dyskusji. To jakby już tak średniowiecze, że właściwie wstyd o tym mówić. Ale średniowiecze jest dziś. Jasne. Dobra, to w takim razie mówię, bo to nawet ja już wycofałem jakby z wykładów tutaj, no bo to trochę w obciach mówię. Dobra, skończę to i dodam wtedy do tych tak zwanych skłonów. I to ćwiczenie może być w repertuarze, bo w klasyce jest ćwiczenie fleksyjne, dlatego że brzuch pracuje w pozycji fleksyjnej, czasami dźwigamy coś i muszę pracować fleksyjnie, ale odmianą powinno być następnego dnia trenowanie brzucha w pozycji wyprostnej, prawda, czy kettle, czy odważniki. Idę do tyłu, co mi rozciąga mięśnie brzucha, czyli jest to ekscentryczna praca i jest wszystko ok. Jeżeli dodam do tego rotację, to ja wtedy skośne brzucha, zewnętrzne i wewnętrzne, trenuję ekscentrycznie, antyrotacyjnie. Przypominam tutaj i sobie, i wszystkim, że trening wokół kręgosłupa nigdy nie powinien się odbywać w pełnym zakresie ruchu. Dlatego, że jeżeli dochodzę do końcowego zakresu ruchu, mięśnie się wyciszają, są nieaktywne i mój ruch opiera się o tkanki bierne lub o strukturalne, czyli kości i więzadła. Błąd strategiczny. Zawsze trenujemy tak zwany middle range of motion, nie dochodząc do końcowego zakresu ruchu. Można powiedzieć tak, aktywny z zakresu, tak? Aktywny, prawda? Dynamic mass and capability, czyli zdolność dynamiczna do pracy mięśniowej. Teraz, Michał, wspomniałeś jeszcze, bo to właściwie u nas już się nie mówi o tym, ale o tak zwanych skłonach w przód, czy przy drabince, czy jeżeli ktoś trzyma, czy nawet nie, to nie ma żadnego znaczenia, czy nawet jeżeli trzyma kończyny dolne w pozycji, prawda, kończyny dolne są uniesione, to nie ma żadnego znaczenia. To nie jest trening na mięśnie brzucha, to jest trening na mięśnie zginające w stawie biodrowym. To w ogóle jest już jakby średniowiecze i o tym nie powinno się mówić. Ciekawa rzecz tutaj, co narysowałem z klasyki, ręce trzymane za głową. To też jest przeciwwskazanie absolutne, dlatego że przy 10. powtórzeniu, kiedy jestem już zmęczony, zawsze pociągnę głowę. Stąd nigdy się nie trzyma, jest to już dawno, dawno temu pokazane, że dłonie mogą być tu, mogą być w różnej pozycji, ale nigdy nie powinny się opierać dłonie o tył głowy, zawsze głową pociągnę. Jeszcze bym miał jedno pytanko, może jako uzupełnienie tego, bo miałem nagrywać w sumie sam o tym film, ale to już będzie takie pewne, że chyba po prostu nie nagram. Rotacja kontra antyrotacja. Dla brzucha. Co jest lepsze dla brzucha, dla kręgosłupa? Jasne. To jest fajne, bo 15 lat temu trenowało się brzuch rotacyjnie. Pamiętam ćwiczenie, nawet tradycyjne było. I długa sztanga i robiło się w pełnym zakresie ruchu, czyli to było ćwiczenie rotacyjne. Natomiast dzisiaj jest krótka, mała modyfikacja tego. To zresztą zgodnie z tym, co mówiłem. Siadam sobie, bo to nie ma znaczenia. Mogę sobie wziąć piłkę na
na uwięzi, prawda, i robić rotacyjne, ale zostało to w piśmiennictwie określone jako ćwiczenie antyrotacyjne, czyli biorę gryf i idę w połowie zakresu ruchu, czyli w tym środkowym zakresie ruchu, idę w kierunku rotacji i blokuję aktywnie rotację mięśniami skośnymi. Najczęściej wtedy rolę odgrywają mięśnie skośne zewnętrzne i one mi wyhamowują ruch. To jest super prewencja przed urazem. Jeżeli ktoś mnie uderzy, czy ja będę upadał i będę się rotował podczas upadku, mięśnie skośne będą miały sygnał z wcześniejszego treningu, że mają spiąć się i wyhamować mi rotację. Jeżeli ja rotacją idę do końca, to mięśnie nie mają pamięci wcześniejszej aktywacji. Dlatego dzisiaj zdecydowanie nie ćwiczy się rotacyjnie, a ćwiczy się antyrotacyjnie. I najlepszym dzisiaj ćwiczeniem, to jest antyrotacyjne, to jest ćwiczenie jednonóż, czy to będzie kettle, czy to będzie hantel, czy to będzie gumatera band. Druga droga, okej. I to jest ćwiczenie, prawda, na staw biodrowy, na brzuch, na stabilizację pozycji funkcjonalnej, jaka stojąca. To jest najlepsza koncepcja dzisiaj, zresztą to, co Ci pokazywałem na tym filmiku, wideo, właśnie koncepcja totalnej stabilizacji, totalnej mobilności. To jeszcze takie w sumie końcowe małe pytanie, bo to już mnie samego głowi. Bardzo mały zakres ruchu przydają te rotacji, czy zerowy ruch? Bo ja na przykład ze swoimi ludźmi, jak trenowałem, to robiłem antyrotację, ale na zasadzie, że jest linka, tak, pozioma dosłownie do nas i trzymamy ją. No tak. Okej. I tu nie ma żadnego ruchu. To może być antyrotacyjny. Jest ruch, jest lepszy. Middle range. Teoretycznie i w praktyce ruch, ruch. Bo ty mówisz o izometrii, prawda? I izometria jest dobra, ale izometria ma jeden minus. Trenuje w tym danym kącie. Więc jeżeli chcesz izometrię trenować, to powinno być to trenowane. Powiedzmy, wypad w bok i tak. Biorę rękę tak, czyli robię rotację i robię wypad. Blokuję rotację w każdym sekundzie, w każdym jakby kącie. Bo tak samo jak i mięsień czworo głowy. Trenujemy izometrycznie, ale jeżeli izometrię, to tylko wzmacniam, czy aktywuję mięsień w tym właśnie kącie. A to rzadko się spotyka w życiu, że jest mi potrzebna izometria w danym jednym kącie. No, ja to robię, tu się wytłumaczę, żeby nie było. Nie. Ja to robię stricte po to, żeby wzmocnić przysiad, martwyciąg, tak? I żeby właśnie okay. Sztywny... Tu jest super sprawa, którą teraz podniosłeś i ja o tym nie mówię. Jeżeli ktoś się przygotowuje do dużych obciążeń, martwyciąg, przysiad, pulling, rowing, whatever, jak będziemy mówili, to duża część, porcja jego treningu na pół, bzdurnie mówimy mięśnie brzucha, powinno być w pozycji neutralnej, sztywny w pozycji neutralnej. Wtedy, kiedy kręgosłup ma zachowane swoje krzywizny neutralne, stawy biodrowe, odcinek lędźwiowy, piersiowy, łopatki, wszystko jest w pozycji neutralnej. I taki trening jest jakby najważniejszy, jeżeli ktoś się przymierza do dużych obciążeń. Jeżeli ktoś ma małe i średnie obciążenia, brzuch powinien być trenowany w jakiejkolwiek konfiguracji. Czyli nie robię głupoty. Nie. Nie, tak. No, wiesz, no przynajmniej ten, wiesz. przynajmniej tutaj. Super. Chciałem dodać, bo właściwie spędziliśmy 5 czy 10 minut nad treningiem. Znowu stare sformułowanie, mięśnie brzucha, prawda? W tej chwili no, nie mówi się o mięśniach brzucha, tylko mówi się o mięśniach zawartych między klatką piersiową a miednicą. To jest cała kolumna, to jest czworoboczny, mnóstwo tych mięśni jest i one właściwie tworzą taką beczkę otaczającą kręgosłup i zawartą między klatką piersiową a miednicą. Ale zanim przystąpię do treningu, takiej aktywacji tych mięśni, czy w koncepcji antyrotacyjnej, czy dynamicznej, czy izometrycznej, to zwracam się dzisiaj uwagę na czego wcześniej za bardzo się nie mówiło, o mobilności stawów kręgosłupa. Oczywiście mówi się przede wszystkim o mobilności stawów biodrowych i odcinka piersiowego, wyprostno-rotacyjnego, ale również dzisiaj traktuje się stawy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jako normalne stawy i one muszą być mobilne. Jeżeli ja zrobię je mobilne, czyli powinniśmy wykonywać skłony w przód,
powinniśmy wykonywać przeprosty, czyli na przykład smak kędziego z tej techniki, prawda, wykonywanie sfinksa, powinno być wykonywane jako rozciąganie stawów kręgosłupa. Mobilizowanie stawów kręgosłupa, tak to lepiej byłoby to powiedziane. Nie rozciąganie stawów, a mobilizowanie. Rozciąganie jest do mięśni, tak, a mobilizowanie odnosi się do danej konstrukcji, czyli stawowej, mobilizowanie. Wiesz co, jak miałbyś ochotę, to ja nie wiem, czy ci pokazywałem poprzednio, możemy tutaj sobie materac rozłożyć i ja na tobie pokażę takie klasyczne ćwiczenie z 2014 roku, czyli curl, ale z zachowaniem. To jest możliwe, zróbmy to. Prawda? No. Wezmę materac. Ja to co, płaszcz czy... Nie, jasne. Tylko chodzi o to, że, da, że to ćwiczenie polega na tym i teraz. Pierwsze, preaktywuję pośladki, brzuch, ale nie zlikwidowałem lordozy. Zostałem. A jeszcze miały czworogłowy, tak? Napięte? Nie, czworogłowy, to nie. Czworogłowy nie, pośladki, brzuch. Dobra. Natomiast oczywiście już zaawansowanym jest... Ale zostaje lordozy. I to jest coś, co... daje świadomość i przygotowuje mnie do pracy z dużymi obciążeniami, bo ja nie likwiduję, nie robię tego, nie robię tego. Mam dużo świadomości. To jest ta sama zasada co bench press, prawda? Jeśli się spłaszczę, tak, to muszę wrzucić, tak, to... Tak. To nie jest dobrze. To jest ćwiczenie, które bardzo często, wiesz, 5 kg, 10 w ręce i robię tylko zbliżanie. Nie wystarczyło 5. A to robi się to, tak? Okej. No nie? Jest super, jest po prostu, jest taki ruch, idę, o, i zostawiam tu, czy kettle, czy cokolwiek innego, zbliżam żebra do spojenia łonowego i fajna rzecz, tu jeszcze można to nadmienić, kapitan. Część osób, ja dlaczego mówiłem preaktywacja pośladków i spinanie brzucha jako preaktywacja przed wykonaniem ruchu, po to, żeby nie dopuścić do jednej rzeczy, którą jeżeli nie wykonam preaktywacji, to mi się zrobi. Nawet jeżeli zachowam lordozę lędźwiową, tu może być wszystko prawidłowo, jest to. Jeżeli brzuch mam lekko, może być bardzo silny, ale może być rozciągnięty mięsień brzucha, czy skośne, czy proste, to często widać, szczególnie u facetów, jakim balonik wyskakuje. I wtedy fatalny jest układ, bo ten balonik ciągnie za sobą kręgosłup. Także trzeba pamiętać o jednej komendzie do ćwiczącego. Brzuch podczas tego ćwiczenia, czy tkanki zawarte między klatką piersiową a miednicą, powinny mieć tendencję do zbliżania się do łódeczki wklęsłej, a nie do łódeczki wypukłej, nie do balonowania, a do wklęsłości. Czyli to nie jest to, co kiedyś się mówiło, że aktywuje mięsień poprzeczny poprzez wciąganie tam brzucha, pępka jak najbardziej, ale tendencja powinna być do wklęsłości, bądź przynajmniej do zachowania linii prostej na mięśniach brzucha, czyli mówi się o tym, że jak trenuje mięśnie brzucha, to ta płaska linia powinna być niezmieniona tak, że jak postawię na niej szklankę z whisky, to się whisky nie wyleje. Okej? Okay? To jest kapitalne, czyli robię blat od stołu z mięśni brzucha. To jest super jakby komenda, bo facet po piwie czy coś zrobi to. Wybaloruje bębę. Zobacz, bo jak jest, o co chodzi w stabilizacji? Prawda? Tu mam kręgosłup i mam klatkę piersiową, okay? I mam mięśnie brzucha. Im bliżej jest osi obrotu, czyli tutaj przy kręgosłupie mięsień brzucha, tym jest węższa beczka piwa i jest bardziej stabilna. Im mam większą odległość od kręgosłupa mięsień brzucha, tym jestem mniej stabilny. Im jestem tu, tym jestem bardziej stabilny. To jest to, co wcześniej rysowałem, logiczne. Czyli każde balonowanie brzucha rozwala mi stabilizację na kręgosłup. Okej, no to pytanie numer dwa. Bardzo bym prosił poruszyć temat sprawności i mobilizacji stawu skokowego tak, aby poprawić zejście w przysiadzie. Płaszczkowaty, Achilles, staw skokowy, jak sobie radzić?
Okej, okay. Czyli trzeba zacząć od tego. Płaszczkowaty, brzuchaty, raczej od tego się odchodzi. Przykurcze, napięcia to raczej w okolicy Achillesa, a Achilles to jest jakby połączenie płaszczkowatego i brzuchatego. Brzuchaty jest dwustawowy, on podczas przysiadu raczej nie gra, skraca się, luzuje się, czyli nie gra takiej roli. Natomiast powięź plus Achilles, który też jest jakby częścią powięzi, czyli to musimy rozciągać, rolować i traktować to jako kolagen, który musimy rozerwać, żeby umożliwić zgięcie grzbietowe stopy. Ale coraz większą wagę przywiązujemy do samego stawu skokowego i do typowych blokad czy ograniczeń ruchomości w samym stawie skokowym. Czyli pamiętajmy o strukturach, które otaczają kości, czyli okostna plus powięzi biegnące z boku i z tyłu kości piętowej, bo Achilles trzeba sobie tak narysować, to jest kość piętowa, kość skokowa, kość piszczelowa. Achilles jest połączony z rozcięgnem podeszwowym. Jeżeli gdziekolwiek w tej okolicy jest ciasno, to jest to, co wcześniej rozmawialiśmy, zaczyna się przepychać, ciasno robić w okolicy kości piętowej i kości skokowej i to zaczyna mi przepychać się w kierunku przednim i będzie mi blokowało zgięcie grzbietowe w stawie skokowym. Stąd luzowanie rozcięgna Achillesa, całej tej poduszki wokół pięty, to jest właśnie dopiero prawdziwa mobilizacja stawu skokowego. Zawsze jak mobilizujemy kończynę dolną przy stawie skokowym, czy w ogóle mięśniu, to też warto pamiętać, że muszę po pierwsze, muszę zdecydowanie rozciągać to w pozycji wytrostnej w stawie kolanowym, muszę rozciągać pozycji zgięcia, ale patrząc z przodu, to fajnie zwrócić uwagę na to, że jak idę w przód stawem kolanowym, to wszyscy, właściwie większość, będziemy mieli tendencję, ja tu przesadzam trochę, z tym ruchem ciągnięcia kolana w środek. I to jest typowe zaburzenie funkcjonalne, rotacyjne na stawie skokowym, czyli goleń, piszczel, rotuje się w kierunku wewnętrznym. Żeby to zniwelować i odkręcić, to powinienem większość rozciągać przy stawie skokowym, przy mobilizacji, wykonywać zewnętrzną rotacją piszczeli na stawie skokowym. To jest kapitalna rzecz, która pomaga mi później przy zejściu głębokim, gdzie przy zejściu głębokim do przysiadu muszę mieć zewnętrzną rotację piszczeli na stawie skokowym. I zawsze przy mobilizowaniu skokowego zwrócić też uwagę. Zawsze, tak. Dlatego, że typową funkcjonalnym ograniczeniem jest ta wewnętrzna rotacja i tak mi jest dużo łatwiej pójść. Natomiast funkcjonalnie, pasowując się w głęboki przysiad, idę zdecydowanie na zewnętrzną rotacją na stawie skokowym. Jak to w ogóle wszystko wykonywać? Pierwsza rzecz to bardzo często stosujemy piłeczki, które sam sobie tutaj roluję po stronie wewnętrznej stawu skokowego i po stronie zewnętrznej. Jeżeli chodzi o rolowanie Achillesa i struktur z tyłu stawu skokowego aż do pięty, to też może warto to pokazać, to robimy to na takim małym podwyższeniu. Dwie piłeczki 5-centymetrowej średnicy łączymy ze sobą na podwyższeniu. Druga noga tu. OK, OK. I roluję struktury przy samym pięcie i samą tuż nad piętą. Nie muszę wjeżdżać wysoko. Rotując się, dochodzę tutaj do struktur przy pobocznej stronie stawu skokowego i rotując się w drugą stronę, mobilizuję sobie tkanki, powięź po stronie wewnętrznej. Myślę, że to pokażemy, po prostu czy zdejmie na skarpetu, czy buty na takim podwyższeniu, jak to wychodzi. Kapitalną rzeczą, którą wszyscy trenujący przysiady powinni wiedzieć, to jest sposób mobilizacji, który w tej chwili narysuję, ale pokażemy też to w wykonaniu Michaela, czyli inaczej kwadrata z Warszawy. Czekałem, aż będzie użyte. No słuchajcie, to musi być. Oczywiście będzie skasowane. To jest power band,
którą zawiązuje tuż poniżej stawu skokowego, na wysokości kości skokowej, do drabinek w dół i wtedy naciągając ten powerbank, bo powerbank prawda, znamy wszyscy takie określenie. Tak, pokażemy też. Pokażemy. To jest poniżej stawu skokowego, co powoduje wśliznięcie, wepchnięcie się kości skokowej w głąb stawu, odblokowując od strony grzbietowej staw skokowy. Wtedy dociskając kolano w przód, zwiększam zakres ruchomości, czyli do czego w ogóle piję i o czym mówię, że często nie jestem w stanie osiągnąć czy zwiększyć zakresu zgięcia grzbietowego nie z powodu napięć czy przykurczu z tyłu stawu skokowego, ale wręcz przeciwnie, są zwiększone napięcia z przodu na troczkach czy na przykości skokowej, które uniemożliwiają zwiększenie zakresu zgięcia grzbietowego. Stąd pierwszy sposób, wepchnięcie kości skokowej w głąb, bądź drugi sposób, który też bardzo często stosujemy, to jest przyrolowanie na rolce, na foam roller, gravel roller, czy na piłeczkach o właśnie tej okolicy, tu. Okej, tutaj, tak? Tak, tak, żeby przerolować. Nie chodzi mi znowu o piszczelowy, tylko tu są troczki, tu jest kość skokowa i tu jest powięź, która ciasno może mi konfliktować i utrudniać zgięcie grzbietowe. Tak jakoś to tam brzmi to? Tak. Nie, bo wiesz, to jak ja to może jeszcze na czeku pokażmy, czemu pod takim kątem. Tak jest. Czemu do tyłu i w dół. Prawda? Tu na czaku można bardzo fajnie pokazać, jeżeli kość skokowa, mamy napięcie z tyłu stawu skokowego, kość skokowa przesuwa się w przód, zgięcie grzbietowe wtedy jest w widełkach blokowane. W związku z tym, jak ja zastosuję ten manewr z powerbandem, który mi przepycha w tył kość skokową razem z kością piętową, mam odblokowane zgięcie grzbietowe. Jest to manewr w terapii stosowany, w rehabilitacji, po skręceniach. Zawsze jest przemieszczenie, jeżeli ktoś kuleje, ktoś ma jakieś problemy, uraz wcześniejszy, to z reguły komplikacją jest przednie przemieszczenie kości skokowej i wtedy hop, hop i zaczyna mi boleć w dół. Z przodu i przód blokuje mi zgięcie grzbietowe. To co? No dobra, let's go dalej. Lecimy na te powerbandy i tyle. Lecimy na powerbandy i pokażemy może to. To znają wszyscy, myślisz? Nie. No to jest super, nie, prawda? No to co? Jedziemy, tak? To może zdejmij tą jedną skarpetę. Tak, już możemy? Tak. Wsadź tutaj tą nogę lewą gumę i ważne jest tylko, żeby złapać, o, tu zresztą wyraźnie czuć dziurę, czyli to jest, jestem na wysokości stawu skokowego, żeby nie zaczepić gumy powyżej stawu skokowego, bo będę miał, bo sam sobie utrudniał. Czyli muszę gumę zaczepić poniżej stawu skokowego, idąc stopą maksymalnie w przód, naciągam gumę, i teraz mam pchaną kość skokową razem z kością piętową w kierunku tylnym, co mi odblokowuje zgięcie. Idę kolanem w przód, no i oczywiście dodaję do tego rotację w kierunku zewnętrznym. To jest super sposób na odblokowanie zgięcia. W przód poszło jeszcze, okay. Ta rotacja okresu, może. Prawda? My to robimy o tak, o tak, prawda? O tak. Powtarzamy to mnóstwo razy, albo długo trzymamy powyżej minuty, albo kilkanaście razy powtarzamy ten manewr pchnięcia kolana w przód z zewnętrzną rotacją na stawie skokowym. Fajnie. To jest takie bezpieczeństwo. Tak ściąga. Tak, bo to terapeutycznie to ja rękoma wciskam, wiesz, no ale to pacjenta na stole. Tak, to bardzo fajne jest to. Jakby biomechanicznie, jak się widzi, bo kość skokowa z przodu jest szersza. I jak ona pójdzie w przód, to ona mi po prostu blokuje ruch. Jak ją wepchnę z powrotem, to mi odblokowuje ruch. I tu robimy, czy tam? Ten... A, co? Wiesz, o co chodzi? Zrobisz to na tym, tak? No, chyba.
Tak, drugą prostą zabiję być. Słucham? Znaczy ma być zgięta, tak? No zgięta, tak, tak. Druga noga połóż tu, pokrzyżuj, o w ten sposób, oderwij kolana i delikatnie, znaczy delikatnie, no to właściwie tego słowa u nas nie ma. Tak? I poczujesz, i teraz rotuj gołem tak, żeby pójść w kierunku o, zewnętrznym i wewnętrznym. Tak, tak, o. Czyli może wiesz co, ja pokażę, może tak troszeczkę dynamiczniej, żeby to było. O, w ten sposób jadę, o, i wiesz, i tu, o, całość tej, wiesz, o, środek, stopy, koniecznie, o, same troczki, i to jest właśnie to. Ja myślę, że to nie jest normalne, żeby tak znosić ból, to jakiś problem z receptorami u nas. Nie, to są lata pracy i doświadczenie życiowe. Ja już nie czuję stopy. Nie, to były te, teraz nie, bo teraz sobie to pograbiałem, ale był moment, że to robiłem często. Natomiast no jeszcze jak już jesteśmy, to warto pokazać te bariery z tymi barierami. A jeszcze co? Wiesz co, to albo ja, no wszystko jedno. No, jest to są te piłeczki o średnicy 5 cm. To wypracowaliśmy sobie na zasadzie prób i błędów. Doświadczenie w naszym centrum to jest o to i o. To jest mobilizacja tkanek wokół Achillesa, tam gdzie jest najciaśniej i wokół kości piętowej. O, widzisz, ta piłka teraz dociska od strony zewnętrznej i wewnętrznej i te wszystkie tkanki tam okostna, one taki dają ból piekący, takie odczucie piekące, ale to jest super. To jest to, co bardzo wszyscy po jakichś kontuzjach Achillesa w okolicy pięty, stopy, no i oczywiście rozcięgno. No rozcięgno, nie wiem, czy trzeba mówić jak rozcięgno, to jest taka piłka i rozcięgno powinno być w trzech pasmach mobilizowane. Bo rozcięgno jest jedną częścią z Achillesa. Nie ma właściwie z punktu widzenia biomechaniki stopy czy stawu skokowego nie ma właściwie podziału na rozcięgno czy na początku i końca, tylko jest jedna część. No dobra. Idziemy do tego pytania. To jest. Mamy ostatnie pytanie razem z tym wstępem przeczytam, tak, żeby była tam jasność dla wszystkich. Trening barków opiera się głównie na wzmacnianiu naramiennego, co powoduje zaburzenie równowagi mięśniowej. Naramienny podciąga głowę kości ramiennej, stożek rotatorów działa odwrotnie, w następstwie czego dochodzi m.in. do konfliktu podbarkowego. Jak w takim razie według doktora powinien wyglądać trening rotatorów? Czy wystarczy ćwiczyć stożek robiąc rotację wewnętrzną i zewnętrzną przy wiedzeniu na wyciągu? Czy powinno się dorzucać ćwiczenia funkcjonalne? Okej, to pierwsza sprawa, oczywiście jak narysujemy na ramienny i tu jest wyrostek barkowy, głowa kości ramiennej i przyczep naramiennego na trzonie kości, to zdecydowanie tak, tu nie ma wątpliwości, naramienny powinien być ostatnim mięśniem trenowanym w procesie treningowym, dlatego że jego akcja jest zdecydowanie unosząca głowę kości ramiennej. Także przed przystąpieniem do presu czy do jakichkolwiek innych ćwiczeń z dużym obciążeniem powinny być trenowane rotatory, które mają wektor lekko w dół skierowany. Mamy rotator wewnętrzny, to jest podłowarkowy, rotator zewnętrzny podstawowy, to jest podgrzebieniowy, ogólniejszy, no i zaliczane troszeczkę do bardzo ważnego mięśnia nadgrzebieniowy, który jest trochę ściąga i rozpoczyna właściwie odwiedzenie, centralizując głowę kości ramienne. W tyle wstępu takiego, żeby sobie to w ogóle zobaczyć. I rzeczywiście parę lat temu, jeszcze parę lat temu, trenowało się zawsze rotatory, prawda, w taki sposób tam czy z gumą terama i zewnętrzną i wewnętrzną rotację. Czyli w sposób izolowany, najpierw rotatory wewnętrzne, później rotatory zewnętrzne. Okej, to w dalszym ciągu w rehabilitacji jest okej, po jakichś urazach delikatnie rotujemy. Oczywiście warunkiem podstawowym ćwiczeń czy treningu rotatorów jest
ustabilizowanie łopatki w pozycji neutralnej, bo łopatka ma swoją pozycję neutralną. Jeżeli my trenujemy rotatory i robimy ruch z łopatki, to ja w tej chwili wykonuję ruch rotacji wewnętrznej, ale nie trenuję podłopatkowego, tylko trenuję piersiowy większy. Jeżeli robię rotację zewnętrzną, to już wielokrotnie się z tym spotkaliśmy, i idę z ruchem retrakcji łopatki, to ja w tej chwili nie trenuję rotatorów zewnętrznych, tylko trenuję midra, prawda? I to jest pierwsza rzecz, którą warto sobie uprzytomnić, że łopatka musi być ustabilizowana. Oś obrotu wtedy jest nieruchoma i ja trenuję rotatory. Ale to też już jest raczej, mówię, w treningu funkcjonalnym odeszło do lamusa i w tej chwili trenujemy rotatory wspólnie, funkcjonalnie. Dlatego, że rotatory podczas funkcji nie działają w izolowany sposób. One są aktywowane. To jest tak jakby ogarnięte, otaczające mi 5 czy 4 palce, bo do bardzo ważnym elementem w rotatora, który w polskim piśmiennictwie nie jest nadmieniany, to jest ścięgno głowy drugiej dwugłowego, który jest kapitalnie ważny jako piąty niby rotator, który mi ściąga głowę kości ramienne w kierunku dolnym. Mogę też jakby podać jedno ćwiczenie na dwugłowy, nie pod kwadratów warszawskich, ale pod funkcjonalnych delikwentów, którzy chcą mieć zdrowy staw ramienny i trenować bicep troszeczkę inaczej. Ale o tym później przypomnij mi może, że o tym pamiętam. Stąd rotatory. To nie będzie to ćwiczenie. O to pokazaliśmy. Aha, bo jeszcze tego nie fajnie. No to wyłączamy to. Nie. Czyli trenujemy. Przypomnijmy poprzedni materiał. Okej, gdzieś to może być tak. Natomiast rotatory powinny być trenowane wspólnie, jak orkiestra, którą zgrywa. Rotatory, żeby trenować rotatory wspólnie, trzeba po prostu zamknąć łańcuch kinematyczny i albo trenuję w pozycji, czy na piłce, prawda? W ten sposób, okay. I zaczynam toczyć piłkę, ale musi być zamknięty łańcuch, jest wtedy tak zwana kokontrakcja, czyli wszystko razem mi gra, antagonistyczne i synergistyczne mięśnie, one są zgrywane. Lub uchwyty do pompek, możemy tu zaraz pokazać, prawda? Też jest pozycja poziomna, uchwyty i zaczynam rotować. Bądź wystarczy zrobić zupełnie kapitalne ćwiczenie w ten sposób, prawda? To jest, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, półstójka czy jakoś, i marsz dłońmi po podłodze, odwracam się, mam stabilną łopatkę, i w ten sposób trenuję sobie stabilizację na odwróconej łopatce, prawda? Dociskam głowę kości ramiennej do panewki w pionie, w odwróconym pionie, w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Super sprawa, panewka jest tak i głowa jest dociskana, przez co aktywuje rotatory, których zadaniem jest właśnie ustabilizowanie. I teraz wracamy do tej mobilności i stabilności. Jeżeli rotatory i wszystkie struktury wokół stawu ramiennego będą w jednakowym, podobnym napięciu, to będę w stanie sobie pięknie ustabilizować pionie staw ramienny. Jeżeli gdziekolwiek, po której stronie będzie większe napięcie, a to będzie mniejsze, staw będzie przepychany w stronę mniejszego napięcia i po stabilizacji. Po stabilizacji będzie zdecydowany. Czyli reasumując taką tą krótką wypowiedź, otwarty łańcuch kinematyczny sprzyja powstawaniu siłą ścinającym w danym stanie. Czyli uciekamy od tego. Ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu eliminują siły ścinające, shearing forces. Kiedyś o tym chyba rozmawialiśmy. Natomiast preferują wtedy siły kompresyjne, które wytwarzają takie fajne słowo, jest kongruencja, czyli zwartość stawu, dopasowanie stawu do siebie. Jeżeli staw jest scentralizowany, wpasowany, mogę iść na siłownię i trenować bench press. Jeżeli mam staw niescentralizowany, to ten rysunek, o którym wcześniej robiliśmy, to jest fantastyczny rysunek, który pokazuje oś obrotów, to jest łopatka widziana od góry z głową kości ramiennej i rysowane, to będzie prawa łopatka,
prawy podgrzebieniowy, prawy podłopatkowy i ich praca będzie centralizowała, dopychała głowę kości ramiennej do wnętrza panewki. Tu jeszcze mamy taki obrąb, prawda, pogłębiający panewkę. Natomiast tutaj mamy klatkę piersiową, tu będzie głowa i nos i taki jest biomechaniczny przebieg mięśnia piersiowego większego. Jeżeli to będzie nieaktywne, jeden i drugi, to akcja piersiowego większego oprócz rotacji wewnętrznej będzie wyciągała głowę kości ramiennej w kierunku przednim. Stąd rotatory są takie niezbędne przed treningiem jakiegokolwiek mięśnia, który ma przyczep gdzieś w okolicy stawu ramiennego, między innymi najszerszy grzbiet, między innymi piersiowy, większy, które mogą decentralizować głowę kości ramiennej. No właśnie, bo dużo ludzi zamyka jakby świadomość tych mięśni w tym, że one tylko rotują, a już tak. Nie to, że one ściągają jakby... One zdecydowanie muszą... To jest takie w kinezjologii, czyli w biomechanice, wszędzie jest opisane, że one muszą mieć sygnał z mózgu, taki automatyzm musi być wytworzony, że przed akcją mięśnia piersiowego powinny się włączyć rotatory, które scentralizują staw i dopiero później do akcji dochodzi piersiowy większy. Jeśli piersiowy większy pierwszy dojdzie do akcji i obciążenie będzie duże, to te nie podołają dźwignięciu tego dużego obciążenia i piersiowy większy będzie decentralizował. Stąd u kulturystów, którzy nie idą tym tropem myślenia, stąd jest tyle problemów w samym stawie ramiennym, a właściwie to też jest proste powiedzenie, w kompleksie barkowym, bo i łopatka zmienia swoje położenie, głowa ulega, stąd jest często dużo właśnie przychodzi osób, które unosząc czy zginając kończynę górną, słyszą klikania, pop, prawda? To najczęściej poza typowym urazem, gdzie klika dwugłowy w rowku między guzkami, to typowym jest to, że jeżeli głowa kości ramiennej pracuje na centralnej pozycji i się unosi, czy w ogóle się kręci, nie słychać klikania. Ale jeżeli głowa jest decentralizowana, to kręcąc się ociera o obrąbek. Stąd słyszymy te odgłosy najczęściej ze stawu ramiennego i nerwic. Co się dzieje? A no właśnie, głowa jest decentralizowana. I znowu, najczęściej głowa się decentralizuje w kierunku przedniogórnym. Stąd te ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu, to co tu narysowałem, to oprócz tego, że rotatory, to one mi wpychają głowę kości ramiennej w kierunku tylnym, odblokowując przód stawu ramiennego. Także w naszej tej strategii dzisiejszej bardzo cenne ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu, w podporze, które mają podwójną akcję. Aktywują rotatory w sposób kompresyjny i odblokowują je przód stawu ramiennego. Jeszcze sobie przypomnę, że widziałem podobne ćwiczenie, tylko dosłownie odwrócona sprawa, że leżąc na ziemi był z kadłem w ramieniu i wtedy... Okej, oczywiście, że ta tak. Sama zasada, tak. Ta sama zasada jest. To może być również, może być tak jak to mówiłeś, kettle, prawda, dźwigane, czy hantel, jest kompresja, jest rotacja, może być w pozycji stojącej, ręka wyciągnięta, łopatka oczywiście pierwsza musi być stabilna, mamy czy gumę, prawda, wypycham i ją rotuję w pozycji stojącej, czy napięty tu i tak dalej, te wszystkie reguły, o których musimy jakby, to jest tylko kwestia narzędzia, ustawienia sobie pozycji, zasada musi być nie te zwykłe, jak my to już teraz nazywamy, dyndania, gadulec, prawda, ćwiczę i gadam, tylko kompresuję staw ramienny i zgrywam akcję rotatorów. Tak to by wyglądało. Alright? It could be? Yes. Pokazujemy, tak? Jeszcze to ćwiczenie? Ach, tak. No to dawaj, bo ja się uznaczyłem z tym. U mnie jest ogólnie przez ten barkowy szkoły coś takiego mi się wyrodziło. I też nie może pochwalić. Coś takiego. To zdarza się, że boli. A no pewnie to jest, to na pewno jest problem właśnie gdzieś na obrąbku. Nie potrafili mi lekarze wytłumaczyć, co tu się dzieje. Ale
to zdecydowanie jest dowodem. To jest, to najprawdopodobniej musiałbym tak z pół godziny, godzina, wiesz, przebadać to, jaka jest pozycja łopatki, a wszystko przy tych ruchach, ale to przy tobie to się by bardzo przydało, bo to nie jest ten ruch, prawda? Bo ten ruch, jak tu przeskakuje, to jest biceps, ten, o tutaj on biegnie, prawda? O tu. Natomiast to, co ty masz przeskakiwanie podczas rotacji, to najprawdopodobniej jest ocieranie głowy do obrony. Czyli wiesz, tu, co prawda to wygląda dosyć harmonijnie, jesteś tak zsynchronizowany z przód, no nie, że nie jest to w przód, ale możliwe, że gdzieś tego, bo wiesz, jest duża masa mięśniowa, więc nie widzę wszystkiego, że jest ta pozycja głowy trochę wysunięta. Ona bardzo często, to jest bardzo często. Jeżeli to ktoś nie wygląda na siłownię, po tym jak wyłarkowałeś szkołę bazy, zaraz mi się to strzela. Okej, no to... Nie wiem, jedziemy tak, mówimy, pokażę to ćwiczenie podstawowe. Jakby znowu to nie jest, to jest jedno z ćwiczeń. Jak ręce? Jakkolwiek idę na hama z rotacją wewnętrzną i rotacją zewnętrzną, tylko znowu trzeba zawsze pamiętać, każdy instruktor, okej, napięte pośladki, napięty brzuch i znowu łopatki w dół, choinkowo, ale... Oto. I teraz dopiero nie zmieniam ustawienia łopatek, a na chama idę z pełną rotacją wewnętrzną i zewnętrzną rotatorów, unikając przemieszczenia się łopatek w kierunku góry. To jest przykład tylko. O, nadgarstki w pozycji neutralnej, ale jest ok, prawda? To dosyć męczące, no trzeba pilnować, bo to już biodra, ok? Bo biodra siadają. Fajne jest takie męczące to ćwiczenie, wcale nie jest tak, to tak się wydaje, ale jest proste, może być na piłce, może być na... Właśnie tak jak pokazałem, na wyciągu, czy na puleju, prawda? Ile to... Jeżeli chodzi o mobilizację stawu, to pokażę może jedno, zobaczcie, to chodzi może z tym aparatem, bo bardzo często brakuje nam rotacji, chodźcie może tutaj do lustra, nie wiem, czy to będzie dobrze kręcone. Okej, potrzebna mi jest rotacja wewnętrzna, sleeper stretch, nie wiem, czy znasz sleeper stretch. To jest klasyczne ćwiczenie, pokażę mobilizację do rotacji wewnętrznej. Rotacja wewnętrzna no jest w sportach rzutowych jest zaburzona, więc jakby siatkarz, koszykarz, tenisista będzie miał ograniczoną rotację zewnętrzną, ale przeciętny z nas ma problem z rotacją zewnętrzną, ale całościowo, kompleksowo z nadgarstkiem, dlatego że siedząc przy biurku my się ustawiamy w takiej pozycji, ja tu przesadzam. W związku z tym u nas w centrum, które opracowaliśmy kompleksowe, bo my mamy lokalne rozciągania czy mobilizację stawu nadgarstkowego, łokciowego i ramiennego. Natomiast pokażę tu kompleksowe czy globalne mobilizowanie całej kończyny górnej. Ustawiam dłoń maksymalnie w rotacji zewnętrznej i odchodzę w tą stronę. I ja czuję i na nadgarstku, i na stawie łokciowym, i na stawie ramiennym dosyć intensywne napięcia, czyli ból w kierunku rotacji, budowania funkcjonalnej rotacji zewnętrznej w całej kończynie, tak jakby odkręcanie tego, co mam typowo przy biurku zaburzone. Typowa pozycja przy biurku, więc ja wszystko odkręcę. Okay? To jest kapitalne to. Właśnie wiesz, bo generalnie robią to, prawda? A my dodaliśmy tylko jedną rzecz. O tak i pójdź tu, zobaczysz jak to w ogóle jest. Zupełnie zmienia w ogóle nie to, a to. I zupełnie tu zmienia, wiesz, jeszcze ten nadgarstek, wiesz, wyprost, taki manewr powinien być, jest super to. U kwadratów to na pewno super pracuje. Okej, po raz trzeci zostaliśmy zbombardowani wiedzą przez doktora Biernata. Ja jestem bardzo zadowolony, jestem pewien, że wy też będziecie. Jeśli jesteś... Jeszcze się zapytam, nie, czy ja jestem zadowolony, ale okej, zgadzam się z tobą i jestem. Dobra, poszło. Także wszyscy są zadowoleni. I jeśli wszyscy są naprawdę zadowoleni, to liczę na w górę.
Materiały na pewno jeszcze jakieś zrobimy. Słuchajcie, jeżeli będą pytania, wątpliwości, tak jak mówiłem poprzednio, mam kilka prezentacji. Jeżeli będzie jakiekolwiek zainteresowanie, wszystko jest open. Oczywiście. Także będziemy działać dalej. Dziękujemy za obejrzenie, dziękujemy za całą tą wiedzę dzisiaj. Dzięki bardzo. I wcześniej, i mam nadzieję, że w przyszłości. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. See you kwadraty. 15 lat temu to był hit. To był hit. To był hit, no bo tu można było. I teraz najważniejszy błąd, jaki tu był robiony. Ja pierniczę, to był pośladkowy średni. To tak trenowany. To jest później, jak to rozrobili biomechanicznie, to debryndza totalna. No ale... Kapujesz to? Nie powiedziałbym, że się... No to już ci mówię biomechanicznie. Jest, możemy to rozrobić w biomechanicznie, jak to wygląda. Jedyne, zobacz jaka jest różnica, zrobię pośladkowy średni, tak jak w klasycznej siłowni, prawda? Ustawiam się, nawet jeżeli oś sobie dopasuje i idę tym, a teraz zrobię, powiedzmy, że w miarę prawidłowo. To jest różnica, jeżeli ja robię pośladkowy średni, patrz na staw biodrowy. Jeżeli ja muszę podejść pod ten wałeczek i od razu zginam kończynę w stanie biodrowym i idę tym ruchem, to poczuj, gdzie jest napięcie. Na paśmie. A ja chcę trenować pośladkowy średni, a pośladkowy średni ma taką akcję. Jak przy łyżwie. Tak. I żeby pośladkowy średni był trenowany, to musi być o taki. Ale w ogóle zostało udowodnione, że przy tym ćwiczeniu nawet jeżeli prawidłowo, to większa aktywacja jest prawego pośladkowego niż ćwiczonego lewego. Stabilizuje. Stabilizuje. Dlatego, że pośladkowy średni pracuje podczas podporu, bo teraz pracuje. Zobacz, on bardziej rotuje, nie? Znaczy nie, chodzi o to, że teraz pośladkowy średni nie pracuje. Dopiero jak zetknę stopę z podłożem, to teraz nie pracuje, żeby mi ustabilizować miednicę. Jeżeli w takiej pozycji pośladkowy średni pracuje podczas chodu, to w takiej pozycji powinien być trenowany, a nie w otwartym łańcuchu. Pośladkowy średni, wiesz, tylko w zamkniętym łańcuchu. On wtedy jest ekscentrycznie takim typowym ćwiczeniem z pelvic rock. Możemy na ten temat kiedyś pogadać właśnie. No, pelvic rock, prawda? To też idealnie, to właśnie w taki sposób prymitywny, ale fajny, uzmysławia różnicę między pośladkowym średnim, lewym a prawym, jak ktoś ma jakieś zagrożenie. Tu mieliśmy mnóstwo takich przykładów. No dobra. To co teraz z nami? Zrób mi Aniu wodę jeszcze. Z tym. Teraz już tak. Jestem, nie? Dobra. Znaczy, na widzę te swoje teksty. A ja się połączę. Tak jest, dobra. No dobra, wystarczy, bo wtedy to chyba było długo, tam ktoś mówił, że długo było. Kto mówił? Nie wiem, ktoś tutaj. Tak? Tak. No i jednego z sprzeciwu mówili, że szkoda, że tak szybko. Czemu tak krótko? Czemu tak rzadko? Można było słuchać godzinami. Czemu tak rzadko? A czemu tak mało? No bo tu padło takie powiedzenie, wiecie, ja nie siedzę w tym temacie tych filmików, że o cholera, długo, wiecie co, to trzeba wziąć pod uwagę, że jak ktoś siada przy filmiku, to ma parę minut czasu. W życiu zazwyczaj z jedzeniem siadają i krzyczą, że za mało. Tam było podzielone. Ja podałem nawet takie linki do konkretnej minuty, co jest gdzie. Także ktoś sobie mógł to na 3-4 razy obejrzeć spokojnie. To jak ktoś się chciał przyczepić, to się przyczepi oczywiście. Nie, jasne. No to wiesz, to, tak to nie ma możliwości, że 100% jest zadowolony. To w ogóle, ja pamiętam jak ja pokazywałem, wiecie, na jakimś filmiku szarkackim swinga. I pokazałem swinga takiego. No i tu mi ktoś mi komentarz. Co za debil pokazuje tego swinga? Jego wysłać do Tworek czy tam gdzieś indziej. Jaki swing? Taki swing tylko.
No. Wiedzą tak, ale później muszę powiedzieć, że specjalnie, w związku, oczywiście nie brałem pod uwagę tego, poprosili mnie ze związku, żebym jednak, bo to było na, pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej ten filmik, tam kilka tych filmików było. I komentarz jest dosyć prosty do takiego komentarza. Oczywiście ja nie mówię poziom tam ty debilu czy coś, to w ogóle nie jest bez znaczenia. Natomiast i Satsumi, i wszyscy, i piszą wyraźnie, i jakby jak ten. Po pierwsze, swing jest sztucznym ćwiczeniem wytworzonym przez człowieka. Swing nie jest naturalnym ruchem, prawda? Ruchem jest podnoszenie, stąd nie ma najlepszego, najgorszego swingu. Jeżeli ja swing wykonuję z biodrem, czyli to jest jakby najważniejsze, to czy ja wykonam ten swing, czy ten swing, czy ten swing, to jest bez znaczenia, zależy tylko jaki ja cel chcę osiągnąć. Bo to i tak wszystko jest, prawda? Franek powie ten swing, bo lubi crossfit. Ten tam coś lubi taki, nie wiem dlaczego. A trzeci lubi ten, jeżeli chce sobie poprawić stabilizację i ruchomość w stawie ramiennym. Dlatego jest jedyną rzeczą tylko do swingu rozróżniającego, że ten swing mogę wziąć 100 kg, ten swing 80, a ten 40, prawda? I jeżeli ja nie potrzebuję siły, to biorę 40 i robię sobie swinga funkcjonalnego. Jeżeli ja chcę trochę coś innego, to robię sobie dotyk. A krótki crossfitowy swing, ze względu na to, że oni idą na tempo, na ilość, na czas, no to mają taki krótki prawda? Taki mają swing, bo tak zostali poinstruowani. No i to oczywiście profesjonalne stękanie. To jest najważniejsze w swingu crossfitowym, ja tak nazywam. Dobra,